Ufam, że to jest po prostu przemęczenie. Nie podejrzewam pani Magdy Gessler o homofobię. To nie jest normalne. Nie można tak reagować. I wiesz, czego by jestem bardzo zadowolony? Że McDonald's w ten sposób zareagował. Ogromny hejt. I się należał. Należał się po prostu. Wszystkie dziewczyny chcą być jak Dagmara Kazimierska. Dagmara Kazimierska jest tylko jedna. A z drugiej strony, no nie chciałbym nigdy, podkreślam to, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie chciałbym, żeby jeden z drugim rajdowiec, wiesz, zabił moją rodzinę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Rafała Grabiasa. Witam Cię, Rafał, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Ciebie, witam również Państwa. Dla nas obu wywiad wyjątkowy, bo obaj debiutujemy w studiu Świata Gwiazd. Rafał w roli gościa, ja w roli prowadzącego, także obaj życzmy sobie powodzenia na początek. Powodzenia, tak. Rafał, uśmiech na Twojej twarzy, co raczej wskazuje na szczęście, ale powiedz w ogóle, jak Ty się miewasz. Wiesz co, ja należę do osób pozytywnych i ten uśmiech towarzyszy mi przez całe życie. Czasami jest mniej do uśmiechu, czasami więcej, natomiast myślę, że uśmiech jest takim czymś bardzo, bardzo fajnym i ten uśmiech na co dzień trzeba rozdawać innym i zarażać. A gdybym Cię tak ogólnie zapytał, na jakim etapie życia teraz jesteś, to co byś mi odpowiedział? Budowania siebie. Budowanie siebie, czy to istotnym elementem tego budowania siebie jest Twoja pasja? Mam tu na myśli ogrodnictwo? Tak. Ogrodnictwo jest moją, przede wszystkim ogrodnictwo jest moim zawodem. Ja z kształcenia jestem ogrodnikiem, no i tak udało się połączyć zarówno pasję, jak i zawód. Dzisiaj jestem ambasadorem w bardzo dużej firmie. Również prowadzę blog Ciotka na działce. No i generalnie spełniam się. Za chwilę wrócimy jeszcze do Twojej działalności internetowej, ale gdybyśmy tak po ludzku powiedzieli, przychodzę do Ciebie jako klient w branży ogrodniczej i jakie usługi Ty oferujesz w tym momencie, kiedy ja do Ciebie przychodzę? Dobre pytanie. Na to pytanie się nie przygotowałem, przyznam szczerze. Wiesz co, ja przede wszystkim doradzam ludziom, jak powinny wyglądać ogrody, jak poprawnie zagospodarować przestrzeń, bo bardzo często jest tak, że ludzie potrzebują tej pomocy, bo nam się wydaje, że wszystko wiemy, wszystko potrafimy i tak dalej. Ja uważam, że należy wspierać się osobami, specjalistami po prostu. Na YouTubie jest Twój kanał, Rafał Grabias. Mhm. Ostatni film wrzucony w czerwcu 2022 roku. Skąd ten zastój? Czy to już koniec YouTube'owej przygody? Wiesz co, tak mi się trochę życie poukładało. Tak jak wspominałem, współpracuję z dużą polską marką. No i stąd masz już odpowiedź, prawda? Nikt nie lubi konkurencji. Jak patrzysz na to, co się dzieje w polskich miastach, to jak oceniasz gospodarowanie terenami zielonymi, bo mówi się bardzo dużo o betonozie wszechobecnej. Myślę, że teraz jest już tendencja odwrotna, że znowu zazieleniamy polskie miasta, ale ty właśnie z perspektywy ogrodnika, jak to widzisz? Wiesz, ja uważam, oczywiście tego betonu jest mnóstwo, ale na przykładzie nawet tutaj naszej Warszawy mogę powiedzieć, że chodząc ulicami jestem coraz bardziej tak pozytywnie bardzo zaskoczony, ponieważ coraz więcej tych nawet parkingów jest oddawane pod zieleń, pod tworzenie skwerów. Myślę, że bardzo dobrze włodarze zarządzają tą przestrzenią zieloną, ponieważ bardzo fajnie wyglądają rośliny, które są tutaj teraz użyte. Kiedyś w naszych i zarówno ogrodach, jak i w tej
przestrzeni publicznej. Były rośliny tylko takie sezonowe, typu bratki na wiosnę, później jakieś tam pelargonie, begonie i tak dalej, i tak dalej. A teraz jest taka tendencja bardzo naturalistyczna, co sprawia w odbiorze dla użytkowników, czyli mieszkańców miasta, sprawia taka jest bardziej namiastka natury. Wierzysz w to, że rośliny odczuwają dobre albo złe intencje ludzi, którzy się nimi opiekują? Są zdolne do tego? Wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Wiem, że są ludzie, którzy mają rękę tak zwaną zielony kciuk do roślin. Natomiast w tym kierunku nigdy nie rozpatrywałem tego. Odskoczmy na chwilę od ogrodnictwa. Pojawiasz się na różnorakich eventach, premierach, pokazach, spotykasz ludzi z branży, show biznesu. Czy to jest środowisko, gdzie jest możliwe, żeby nawiązać przyjaźń? Ja tam nie chodzę po to, żeby nawiązać przyjaźń. Ale gdybyś na przykład postanowił sobie pewnego dnia, muszę znaleźć jakiegoś przyjaciela z branży show biznesu, to myślisz, że to jest takie środowisko, które sprzyja temu, żeby coś takiego się urodziło? Ja myślę, że nawet Warszawa nie jest takim miejscem do nawiązywania prawdziwych przyjaźni. Ja dawno temu zrozumiałem, że do tego miasta przyjeżdża się po coś. Albo po sukces, albo po partnera, albo po prostu po lepsze życie. I w zasadzie tutaj nie ma miejsca na przyjaźnie. Tutaj są bardzo, bardzo powierzchowne znajomości, natomiast przyjaźni bym tutaj nie szukał. Czyli nie możesz powiedzieć, że masz jakiegokolwiek przyjaciela w branży show biznesowej? Nie. Ja jestem, bym powiedział śmiało, że jestem bardzo na obrzeżach, bo od czasu do czasu gdzieś się pojawiam na imprezach. Bardzo, bardzo lubię chodzić na wernisaże, bardzo lubię chodzić do teatru. Natomiast te ścianki, okej, jeśli jest coś naprawdę fajnego, to mogę iść. Natomiast to nie jest jakby... No to jest trochę targowisko próżności, prawda? Tam każdy idzie pokazać się. No, proszę, ja nie mam za bardzo co pokazać i nie wiedziałbym, w jaki sposób to pokazać, prawda? No bo co mam pokazać? Co mam pokazać? Partnera, kochanka. Wiesz, to okej. Wiele osób czeka na takie momenty, kiedy się pojawiasz z drugą osobą. No wiesz, i to mnie bardzo irytuje, ponieważ czasami zdarza się wyjść w towarzystwie mężczyzny gdzieś właśnie na event, no i za chwilę wszyscy przypisują mi to na pewno jego nowy partner. Nic bardziej mylnego. A nie tak dawno pojawiło się na przykład zdjęcie ze znaną polską aktorką Grażyną Szapołowską. Jaka to znajomość między wami? Bym powiedział cudowna. Jesteśmy ciągle prowadzimy korespondencję. Dzisiaj pani Grażyna gdzieś jest za granicą, ale też mi powysyłała zdjęcia. Gdzieś się umawiamy na wspólny wyjazd, więc myślę, że ta znajomość kwitnie. Ale no, pani Grażyna jest... To jest zupełnie inny poziom człowieka, prawda? No tutaj nie możemy mówić, nie możemy jakiś nastolatki. Ikona, i wiesz, i tu jest gracja, i tu jest prezencja, i tutaj jest, wiesz, no ach. A gdybyś miał wybrać bycie ciągle w ogrodzie, a bycie na salonach, bycie w show biznesie, to na co byś się zdecydował? Gdybyś musiał dokonać takiego wyboru? Gdybym musiał wybierać, myślę jednak, że takie życie na wsi. Bo ja dzisiaj też przyjechałem tak naprawdę samego rana ze wsi, żeby tutaj się pokazać. Dziś na Mazurach byłeś. Wiesz co, ja mam przyjaciółkę, u której w zasadzie jedną, drugą życia spędzam. Tam w jakichś takich terenach wodno-zielonych. Wiejskich. Słuchaj, w 2016 roku zaczęła się twoja przygoda z programem Królowe Życia. Mm-hmm. To jest dosyć ogólne pytanie, ale jak to wpłynęło na twoje życie? Stajesz się z dnia na dzień bohaterem programu telewizyjnego i co się dzieje nagle? Wiesz co, my biorąc udział w programie, przede wszystkim nie byliśmy przygotowani na popularność. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że sami producenci
nie spodziewali się, że program odniesie taki sukces, bo tutaj trzeba rozmawiać w kategoriach sukcesu. Program stał się z dnia na dzień rozpoznawalny, stacja się stała rozpoznawalna, no i my również, prawda? Nie byliśmy zupełnie przygotowani na to. Powiedziałeś to słowo klucz właśnie, popularność. Jak ta popularność się objawia? Objawiała wtedy. Wiesz co, wtedy ona dzisiaj też jest, jestem zaskoczony. Ja nie śledzę, nie oglądam telewizji, ale ostatnio się dowiedziałem, że te odcinki są jeszcze emitowane, więc ta popularność ciągle gdzieś tam za mną idzie. Ostatnio byłem na wypadzie w Bieszczadach. I wiesz, i stoisz w kolejce w restauracji, bo w kolejki niesamowite. No i nagle, o, pan Rafał, o, coś tam, czy mogę zrobić zdjęcie i tak dalej. Też troszeczkę podróżowaliśmy po Bieszczadach z moim kolegą autostopem, bo chcieliśmy zobaczyć, czy jeszcze w obecnych czasach da się podróżować autostopem. Cudowna przygoda i też wiele osób zatrzymywało się i właśnie mówiło, tak, bo chcieliśmy ciebie poznać. No to jak widać są też bardzo pozytywne aspekty popularności. Ale czujesz różnicę w byciu popularnym w trakcie trwania programu, a po odejściu z programu? No na pewno, bo jednak program był emitowany raz w tygodniu, więc my byliśmy tak ciągle na tapecie. Gdzieś później no ta popularność spada, prawda? Ale ludzie ciągle pamiętają twarz, bo czasami chciałbym być bardzo anonimowy. Tak się po prostu nie da. Nieodzownym elementem twojego bycia w Królowych Życia był twój wieloletni partner Gabriel. Czy dzisiaj wy jakiekolwiek stosunki ze sobą utrzymujecie? Jakieś kontakty? Nie mam kontaktu. Nie ma, a serce Rafała Grabiasa jest w tym momencie zajęte, czy czeka? A wiesz co, ja skupiam się dzisiaj na sobie, na swojej pracy. Gdzieś po drodze były może małe miłostki, ale nie przetrwały. To tyle w kontekście miłości. Tak. Żebyśmy trochę połączyli wątek ogrodnictwa i wątek medialny. Byłeś ostatnio zaproszony jako specjalista do programu Pytanie na śniadanie, tak, w czerwcu. Tak. Jak ty wspominasz wizytę w Telewizji Polskiej? Wiesz co, mnóstwo życzliwych ludzi. Ja dotychczas nie współpracowałem z Telewizją Polską i też jak zostało mi to zaproponowane, to wielu z moich znajomych mówi, no ale jak, no jak możesz iść, ja mówię, no chwileczkę, ale w jakim ja celu tam idę? Przecież ja nie idę tam uprawiać polityki. Ja idę tam pokazać, jak się powinno uprawiać rośliny. Więc nie widzę nic w tym złego, że idziesz jako ekspert do programu telewizyjnego, gdzie jest, to jest śniadaniówka, tam się nie dyskutuje o polityce. Zapraszałem, to dlaczego nie? Bo wiele osób jednak łączy to, że Telewizja Polska to Telewizja Polska. Czyli ty nie miałeś żadnego dylematu moralnego? Wiesz co, ja w ogóle nie miałem dylematu. Naturalnie, że nie miałem. Spotkałem się z ogromną życzliwością. Prowadzący super, super ludzie. Ale również operatorzy kamery, dźwiękowcy, wszyscy złe, pozytywna atmosfera. W ogóle się, wiesz, ja nad tym nie zastanawiałem. Dla mnie nośnik informacji jest nośnikiem informacji. A to, że zostałeś przedstawiony po prostu jako ogrodnik, nie jako influencer, model może? Wiesz co, ja bardzo sobie życzę tego, żebym był przedstawiony jako ogrodnik, ponieważ wrócę się do programu. Nie wiesz, ja w programie byłem troszeczkę pokazywany jako osoba, która się w zasadzie niczym nie interesuje, nie ma żadnych pasji, nie ma wykształcenia, co nie było prawdą, po prostu to nie była prawda. Programy się rządzą pewnym schematem i tak po prostu musiało być. Dzisiaj mi to trochę zajmuje, żeby pokazać, że Rafał Grabias też potrafi zarobić na siebie, też ma wykształcenie i też doskonale sobie radzi bez partnera. Zahaczyliśmy trochę o wątek polityczny, nie bez kozery, bo kiedy pojawiają się jakieś kontrowersyjne wypowiedzi, choćby na przykład na temat LGBT, ty raczej nie milczysz. W czerwcu Magda Gessler miała
taką nietuzinkową wypowiedź na temat tego, dlaczego coraz więcej mężczyzn pakuje się w związki męsko-męskie. Jak myślisz, co kierowało nią przy wypowiadaniu takich słów? Ja nawet wtedy podkreśliłem, że ufam, że to jest po prostu przemęczenie. Nie podejrzewam pani Magdy Gessler o homofobię, bo otacza się gejami. Wielokrotnie gdzieś miałem okazję siedzieć przy jednym stole i na pewno nie podejrzewam o homofobię. To po prostu jakieś zwykłe przejęzyczenie, zmęczenie. No i po prostu myślę, że gdzieś tam popłynęła w wypowiedzi. Czyli ty czujesz się w obowiązku reagować na przykład w swoich social mediach na tego typu rzeczy? Tak, dlatego że to jest, wiesz, ja się nad tym bardzo długo zastanawiałem, ponieważ tak jak wspomniałem, panią Magdę Gessler znam, mamy wspólnych znajomych i ja wiedziałem, że ja wsadzę kij w mrowisko. Wiedziałem, no bo to jednak wiadoma sprawa, że za chwilę media będą to jakoś podchwycą, będą publikować i tak dalej. Natomiast ja uważam, że w moim obowiązku jest takie rzeczy korygować. Ponieważ pani Magda Gessler jest dzisiaj może nie wyznacznikiem, ale wyznacza pewne trendy. I ktoś, kto będzie chciał zrobić kuku osobom LGBT, powie, no słuchaj, przecież powiedziała tak. Prawda? Więc uważam, że w moim obowiązku jest po prostu reagowanie na takie sytuacje. A zbliżają się wybory, partie ogłaszają właśnie swoje listy, już pierwszych kandydatów. Nie myślałeś o tym, żeby pójść do polityki, chociażby po to, żeby szerzyć wiedzę albo no właśnie świadomość ludzi na temat tego, czym jest chociażby homoseksualizm? Wiesz co, nie, polityka mnie zupełnie nie interesuje. Ja myślę, że jakby dając świadectwo, czym jest homoseksualizm, na co dzień możemy dawać. Wiesz, ja kilka dni temu miałem właśnie taką rozmowę z moim kolegą, dosyć trudną, bo też zdaję sobie sprawę, że wiele osób w tym kraju jakoś tak homoseksualnych nie przypada za mną. Nie znają mnie, natomiast robią sobie jakieś mają taki obraz mnie narysowany poprzez media, poprzez program. Ja myślę, że dzisiaj każda osoba homoseksualna może dać przykład, że jesteśmy normalnymi ludźmi, że na nas można polegać, że można z nami się przyjaźnić, że można nam ufać. Myślę, że to jest naprawdę o wiele lepsze niż stanę na mównicy, powiem, bo homoseksualiści są tacy czy tacy. To nie ma znaczenia. Ja wyautowałem się ponad 20 lat temu w małym miasteczku. To wcale nie było łatwe. Ale myślę, że gdybyś zapytał sąsiadów, czy ludzi, którzy mnie znali wtedy, to większość by powiedziała, że jestem spoko człowiekiem, że jestem dobrym człowiekiem. I to ma chyba największe znaczenie. Będziesz głosował w październiku? No naturalnie, to jest nasz obowiązek. Dlaczego? Jak dlaczego? Dlaczego masz takie przekonanie? Od razu bez wahania odpowiedziałeś, a nie każdy w Polsce ma taki odruch. Ty podpowiedziałeś od razu, ale wielu ludzi, których byś spotkał na ulicy, powiedziałby, a nie ma na kogo. Ja uważam, wiesz, ludzie, którzy nie chodzą na wybory, to w ogóle nie powinni później narzekać. Bo to jest nasz obowiązek, po prostu. W obliczu jeszcze tego też, jak zareagowałeś na słowa Magdy Gessler, to jak reagujesz, kiedy widzisz nagłówki tego typu, wpisałem Rafał Grabias w wiadomości, wyskakuje jedna z najbardziej znanych komercyjnych stacji w Polsce i jest tytuł tak: Rafał Grabias już nie jest gejem, zaskoczył zdjęciem, zmienił orientację. Chodziło o zdjęcie na Instagramie z Justyną Fibiger z podpisem Love is in the air. Widzisz taki nagłówek i co?
No myślę sobie, że reklamy muszą się sprzedawać. Ja myślę, że reklamy muszą się sprzedawać. Po prostu tutaj nie ma, ja poprawię, nie Justyna, tylko Judyta Figger. Judyta, tak. Mieliśmy kiedyś okazję się poznać, super, super nam się rozmawia, fajnie sobie spędzamy czas, wychodzimy na kolację do teatru. No i fajnie, no słuchaj, no miłość w powietrzu, no albo miłość kwitnie, no to słuchaj, no na różnych, wiesz, można, jakby tutaj nie ma żadnych podtekstów seksualnych, prawda? No co tutaj się doszukiwać? Zahaczmy jeszcze o Królowe Życia. W weekend wypłynęła afera z Julią von Stein po tym, jak mocno zareagowała na prośbę pracownika McDonalda, żeby zgasiła papierosa. Co sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś jej zachowanie w tym samochodzie? Ja przyznam szczerze, że ja dopiero się dowiedziałem chyba wczoraj. Dopiero jak wróciłem z Bieszczad, bo w Bieszczadach byliśmy i w zasadzie byłem odcięty od wszystkiego, bo pojechałem tam po prostu odpoczywać, a nie interesować się tym, co się dzieje. I słuchaj, pomyślałem sobie, że Kinderschluba jest czymś naprawdę ważnym w życiu każdego człowieka. Czyli jak mamy to interpretować? No słuchaj, jak mamy interpretować? Zupełnie reakcja nieadekwatna do sytuacji. A jeśli ktoś nie reaguje adekwatnie do sytuacji, no to jest po prostu zaburzony. I to widać. I to po prostu widać. To widać. Przyznam szczerze, że tej pani w ogóle nie obserwuję, ale pofatygowałem się i to widać. Jakie są emocje. Jest śmiech, jest płacz, jest po prostu taki wachlarz emocji. To nie jest normalne. Nie można tak reagować. I wiesz, czego jestem bardzo zadowolony? Że McDonald's w ten sposób zareagował. Tak. Bo nie można uchodzić za gwiazdę i nie można gnoić drugiego człowieka. Z perspektywy pieniądza, z perspektywy luksusowego auta, nie można, nie ma takiego przyzwolenia. Po prostu. Jak chcemy uchodzić za osobę, która ma pewne maniery, która ma wychowanie i kulturę, to nie można 10 razy się pytać pracownika McDonalda, dlaczego, kim ty jesteś. A przekonały cię słowa przeprosin i tłumaczenia, cytuję, bo ja jestem chamem, jak powiedzieliście, prostaczką i ja wam mogę w tym momencie przyznać rację i za to was przepraszam, bo poniosły mnie emocje. Nie powinnam się tak zachować, natomiast zwracać uwagę pod tytułem. I tutaj ona wyciągnęła cały wachlarz przekleństw ze strony ludzi, i że no to już ręce opadają. Powiem ci tak, pierwsza reakcja zawsze jest ta prawdziwa. I to jest... Wiesz, pani chce jednak gdzieś w tej przestrzeni publicznej być. Spadł ogromny hejt. I się należał. Należał się po prostu. A to cała reszta, ja to też oglądałem. To jest po prostu regułka. Bo sobie uświadomiła ta pani, że jednak za daleko pojechała. Wiesz, wszyscy się wzorują na Dagmarze Kazimierskiej. Wszystkie dziewczyny chcą być jak Dagmara Kazimierska. Dagmara Kazimierska jest tylko jedna. Nie można się wzorować, słuchaj. Jej naród wybaczy wszystko. A dziewczyny chcą się wzorować. Zachowują się bardzo wulgarnie. To nie tylko dziewczyny, mężczyźni również. W tej przestrzeni publicznej tych wulgaryzmów jest za dużo. Na litość boską. Kto tych ludzi promuje? Kto tych ludzi pokazuje, dlaczego ci ludzie mają głos? To jest margines. A komentarze, nawet właśnie też z przekleństwami liczne, rugające Julię, twoim zdaniem były słuszne tutaj? Wiesz co, czy słuszne? Nie wiem. Myślę, że odbiorcy zareagowali tak, no tak jak to czuli, prawda? Julia też zareagowała tak, jak to czuła, prawda? Bo ktoś jej kazał zgłosić papierosa. No dzisiaj doczytałem o tym, że w zasadzie McDonald's jest właścicielem tej ziemi i w zasadzie wierzęc tam jesteś na jego zasadach. I to nie ma znaczenia, czy jedziesz Mercedesem klasy G, czy Fiatem 126P. Wszyscy jesteśmy tacy sami. A po tego typu akcjach masz wrażenie, że program Królowe Życia wypromował nie tych ludzi, co trzeba, niektórych, że
czasami to nie są te osoby, które powinny być wystawione na pierwszy szereg, też często dla młodych ludzi, którzy ich oglądają? Wiesz, to jest tak, mam takie wrażenie. Tak, mam takie wrażenie, bo przyznam szczerze, że pierwsza obsada była zupełnie inna. Pierwsza obsada to byliśmy my, była Dagmara i była Asia, już dzisiaj nazwiska nie pamiętam. I w zasadzie my tworzyliśmy ten program, on był jakiś. My byliśmy w tej całej trójce najbardziej kontrowersyjni, bo to 2016 rok, para gej, pokazujemy swoje życie, kamery wchodzą do naszego mieszkania. Byliśmy bardzo kontrowersyjni, ale w naszym zachowaniu nie widziałem i po dziś dzień też nie widzę czegoś złego, bo my nigdy nie byliśmy wulgarni. My nigdy jakby w taki wulgarny sposób nie rozmawialiśmy nawet między sobą. Czasami dochodziło do spięć, do kłótni, no bo mieliśmy pokazywać nasze prawdziwe życie. Natomiast to co później było pokazywane, wiesz, my po 8 sezonie stwierdziliśmy, że już nie damy rady, nasza wyporność się skończyła. Wiosną 2022 roku, czyli w zeszłym roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ujawniła, że wpłynęło do nich ponad 250 skarg na program, no i nie brakowało też osób, jak na przykład Jan Śpiewak, które walczyły o to, żeby ten program zniknął. Dzisiaj już programu nie ma. Myślisz, że to jest słuszna decyzja, że został zakończony? Wiesz co, nie mnie się wypowiadać. Nie mnie się wypowiadać, niemniej jednak to jakby producenci chcieli zarabiać. I zaczęli dobierać już taką plejadę gwiazd, taką patologiczną. To już była patologiczna plejada gwiazd. Ja pamiętam, jak siadaliśmy do 9 sezonu, to mówię, słuchajcie, ale my nie mamy dla was co pokazać. Co ja mam widzowi pokazać? Przepraszam, co mam? Już było gotowanie w czasy i tak dalej, i tak dalej. Ja nie pokażę sypialni. Ja nie pokażę, czy jestem na górze, czy jestem na dole. Oczywiście rozumiem, że dla pewnej części widzów byłoby to interesujące, ale ja nie jestem w stanie tego pokazać, ponieważ uważam, że każdy z nas ma swoją intymność i powinien po prostu o nią dbać. A jak byś wytłumaczył to, że osobą najbardziej kojarzącą się z Królowymi Życia jest Dagmara? Dlaczego takie zjawisko? Wiesz co, mi jest trudno powiedzieć. Myślę, że ona się jakby wpisała w troszeczkę w takie potrzeby, prawda? Nie wiem, dlaczego tak jest, ale ja wiem jedno, że im mamy więcej wspólnych mianowników, tym bardziej jesteśmy dla ludzi. Dziewczyny się utożsamiają. Ja mam gdzieś tam konto na TikToku, no to widzę, słuchaj, Dagmara jest ciągle cytowana. Czy to dobrze, czy to źle? No, nie wiem. A oglądasz program, który pojawił się jakby w miejscu Królowych Życia, Diabelnie Boskie? Wiesz co, nie, ja nie mam telewizji w domu. Nie oglądam. Niemniej jednak gdzieś tam właśnie te portale plotkarskie gdzieś tam czasami podrzucałem i tak dalej i wiem, że będzie jakiś kolejny sezon. Ja obserwuję Izę Macudzińską. No Iza Macudzińska w zasadzie znamy się i byliśmy od piątego sezonu i wiem, że gdzieś tam już jakieś zwiastuny są, że będzie kolejny program. Ja myślę, że to jest ten sam program, co Królowe Życia, tylko inna obsada. Pozostając jeszcze dalej w temacie też poniekąd Królowych Życia, mija miesiąc od tragicznego wypadku w Krakowie syna Sylwii Peretti. Jaka była twoja reakcja, kiedy dowiedziałeś się o tym zdarzeniu, o tej tragedii? Wiesz co, pierwsze co pomyślałem, że to jest ogromna tragedia dla rodziny. To jest ogromna tragedia dla rodziny, natomiast ja nie chciałbym się w żaden sposób tutaj wypowiadać. Bo tutaj, co byś nie powiedział, to wszystko jest źle. Bo to jest przykre, ale pojawiło się wiele głosów hejterów. Głosy, że przecież to było do przewidzenia, że przy umiłowaniu takiego stylu jazdy
to się musiało stać. Jak ty patrzysz na takie komentarze ludzi, internautów, których jest mnóstwo w sieci? Trudno mi jest powiedzieć, czym ci ludzie się kierują. Być może to jest właśnie ten czas, gdzie mogą jej zrobić ogromny ból, bo ona sama w sobie cierpi, prawda? Straciła jedno, jedyne dziecko i ona cierpi. No a zawsze jak leżymy, to łatwiej kopie się leżącego, prawda? To z jednej strony. A z drugiej strony, no nie chciałbym nigdy, podkreślam to, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie chciałbym, żeby jeden z drugim rajdowiec, wiesz, zabił moją rodzinę. Nie wyobrażam sobie tego, że przez jakiegoś... I to nie ma znaczenia kogo. Czy przez pijanego kierowcę, czy naćpanego. Nie chciałbym, żeby ktoś zabił kogoś z moich bliskich. I tyle. Czy z całej tej sytuacji płynie jakaś nauka dla nas, dla społeczeństwa? Coś, o coś jesteśmy mądrzejsi w tym momencie? Myślę, że nie. Ludzie jeździli po alkoholu i będą jeździć. Ludzie łamią prawo i będą łamać prawo. Wiesz, ostatnio nawet dyskutowałem z moim znajomym i jedyną taką formą takiego trochę bacika to jest wysokie kary finansowe. Bo my się ich po prostu boimy. Bo jak dostajemy wysoki mandat albo to prawo jazdy zostanie nam odebrane, to my w jakiś sposób reagujemy. Jeszcze pozostając chwilę przy Sylwii, ty utrzymujesz z nią jakieś prywatne kontakty? Wiesz co, nie chciałbym się wypowiadać za bardzo na temat Sylwii, ponieważ Sylwii przede wszystkim nie znam. To co ja mam opowiadać? Ja myślę, że na tym powinniśmy zakończyć, dlatego że nie chciałbym w żaden sposób jej zrobić przykrości. Nie chciałbym, żeby za chwilę moje słowa były cytowane, bo one nie są potrzebne. Wiesz, ona naprawdę już ma za swoje. Tytułem końca już, jakie są twoje sny, marzenia, plany w tym momencie? Jakie plany? Słuchaj, do planów to jest wiele. Wiesz, marzenia? Marzeń też jest wiele, ale czy... Właśnie nie wiem, czy wypada o nich mówić. Wypada. Wypada? Nie, wiesz, ja zawsze... To nie są, jakie to są bardzo osobiste sprawy, o których bym nie chciał mówić. Natomiast ja zawsze sobie, odkąd pamiętam, zawsze życzyłem sobie, że niezależnie w jakiej sytuacji się znajdę życiowej, żebym miał takie poczucie spełnienia, szczęścia, zadowolenia, bo tak naprawdę te rzeczy są ważne. A te wszystkie inne rzeczy, raz na górze, raz na dole, to nie ma znaczenia. A jakiś udział w produkcji telewizyjnej może ci się marzy? Wiesz co, co mnie się marzy? No ja bym chciał być ogrodnikiem wszystkich Polaków. Czyli gdyby na przykład dzisiaj Telewizja Polska zaproponowała ci, Rafał, dostajesz u nas coś na wzór Mai w ogrodzie, tylko że w TVP. Ojej, ale trudne pytanie, słuchaj. Trudne pytanie. Jeśli proponują, to wchodzę w to. Bez dwóch zdań. Bez względu na to, która opcja polityczna w tym momencie jest. No wiesz, to wszystko jest zmienną. Wszystko jest zmienną. Do października bardzo blisko. Do października bardzo blisko. Nie wiadomo, co się pojawi. Słuchaj, no tak jak mówię, to przecież ja nie idę tam uprawiać polityki. Tylko warzywa i owoce i piękne kwiatki. I krzaczki. I krzaczki, no. Więc naprawdę, słuchaj, jak... No, słuchaj... Czy taka stacja, czy taka. Myślę, że jakby tutaj jest nadrzędny cel przekazywanie fajnych wartości, przekazywanie wiedzy, dzielenia się wiedzą. To jest ważne. A na jakiej, w jakiej stacji będziesz to robił? W takim razie, czego widzowie, czego ja, czego wszyscy tutaj powinniśmy ci teraz życzyć? Dużo wytrwałości. Myślę, że to jest potrzebne. Myślę, że taka wytrwałość i determinacja jest potrzebna, żeby osiągać marzenia. Po prostu. Bardzo ci, Rafał, dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. To był nasz debiut w studiu Świata Gwiazd w roli gościa i w roli prowadzącego.
Moim Państwa gościem był Rafał Grabias. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję uprzejmie.